Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Sportstacji. Z racji tego, że mamy dzisiaj mecz Wisła Kraków Termalika, postanowiliśmy nagrać materiał, jak to zwykle, ale tym razem inny. Tak, dzisiaj pokażemy Wam, jak wygląda nasza praca od kulis. Zapraszamy. Okej, dojechaliśmy. Jesteśmy pod stadionem i zaraz to, co najważniejsze, czyli odbiór akredytacji. Karwat. Karwat, Piotr? Jest, zobacz. Chyba Rafał też, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Wow. I wpiszcie numery tutaj po prostu, tam izelek to jest 004 dla Ciebie i 13. Okej. Okay. Tutaj, no znajdźcie się i się podpiszcie. Okej. Nie będziemy tracić czasu, idziemy za chwilę na dół na murawę. Tyle nam zostało, ale takie już życie studenta. Lampy paluszki. Bardzo ważna rzecz, jeżeli chcemy wyjść na murawę, musimy mieć, tak jak tutaj widzicie, koszuleczki. Widzicie, TV napis, logo Wisły, bo jesteśmy logo Wisły, bo jesteśmy na Wiśle, tak jak widzicie. I dobra, idziemy. Więc zobaczycie, jak wszystko jest blisko. A tu jesteśmy my, a tu jest Kanal Plus. Tak? Tak, może kiedyś dojdzie do jakiejś małej zamiany miejsc. Nie mam nic przeciwko. Tak musi być! Cztery minuty do rozpoczęcia meczu. Piłkarze już są na ławkach rezerwowych. A więc tylko czekamy na głównych aktorów dzisiejszego spotkania. Musimy zejść z murawy. Rozpoczyna się mecz. Jak widzicie, tutaj mamy trenera Czesława Michniewicza i Dariusza Wójczyka. Taki niusik. Głównym nadawcą Ekstraklasy jest Ekstraklasa Life Park, dlatego że my nie możemy nagrywać murawy. Będziemy musieli przenieść się teraz na trybunę medialną, no chyba że będziemy chcieli nagrywać ławki trenerskie, trybuny, otoczenie stadionu, bo to w trakcie meczu możemy nagrywać. Niestety murawa nie należy do nas, jak już wcześniej wspomniałem, wyłączyliśmy tylko Ekstraklasa Life Park. Oczywiście, jeżeli byśmy chcieli nagrywać murawę podczas spotkania, mamy takie prawo, zgłaszamy się ze specjalnym wnioskiem do Ekstraklasa SA i możemy tak samo jak Ekstraklasa Life Park nagrywać spotkanie w trakcie meczu. Ciężko z miejscem. Tu jest, dwa. Teraz znajdujemy się na trybunie medialnej. Tutaj pracują głównie dziennikarze prasy, ale także, tak jak my, telewizji oraz radia. Rekord. Teraz mamy chwilkę, więc opowiemy Wam troszkę więcej o akredytacjach. Zaczynając od początku, jeżeli chcecie się ubiegać o akredytację, to pierwsza rzecz, jaką musicie zrobić, to być w jakiejś organizacji. No, tak jak my jesteśmy z przystanku student, czyli telewizji studenckiej. Najpierw złożyliśmy wniosek o akredytację na stronie, na którym się składa właśnie taki wniosek i dostaliśmy akceptację i dostaliśmy tę akredytację już po raz drugi. Ale po raz pierwszy na Wisłę akredytację stałą. Tutaj jak widzicie mamy takie cyferki 1, 6, 7 i dzięki tym cyferkom możemy wejść na murawę, do strefy mediów, w której obecnie się znajdujemy i w której właśnie obecnie nagrywamy dla Was naszego vloga, jak i do sali konferencyjnej i do strefy Mix Zone,
gdzie to po zakończonym meczu można przeprowadzić wywiad z piłkarzami. Piłkarze po zakończonym meczu mają obowiązek przejść przez mix zone. Nie mogą zrobić coś takiego, że przegrali, nie mają humoru, nie chcą się rozmawiać z dziennikarzami, to idą po prostu do autokaru, ale mają obowiązek właśnie po zakończonym meczu przejść przez tą strefę. Tak jest. Dobra. Ej, idziemy na mecz? Za chwilę idziemy. Mecz tutaj na ściance Ekstraklasy możecie zobaczyć wywiady. Jeden zawodnik zawsze z drużyny musi być do tego wywiadu. A widzicie, krzyczą moje imię na trybunach nawet. A co, zwijamy się? No, zwijamy się. Teraz już wiecie, jak wygląda praca nad sportstacją i może więcej takich materiałów. Tak, więcej takich materiałów. Zależy, co będziecie chcieli. Tak, żebyście widzieli, jak to wszystko wygląda od kulis. Tak jest. Na razie. Na razie.